No witam, dzisiaj będzie trochę inne, ja się usadowię lepiej. Dzisiaj wam pokażę, jak bardzo istotne jest, żeby rozmawiać ze swoimi rybami, bo ja na przykład nie wytłumaczyłem swoim dokładnie, że tabletki dla ryb dennych, takich tutaj tych, o, to są tabletki dla ryb dennych. I pojawiają się wtedy konflikty, zawirowania i dzieje się coś takiego, co wam zaraz pokażę. No nie mogę im wytłumaczyć, proszę. To tabletka dla ryb dennych raz. Zaczynamy wyścig, uwaga. Zaczęło się. Ja wrzucę jeszcze drugą. Jak widzicie, ryby denne jeszcze się nie orgnęły w ogóle, że zostało jedzenie. Natomiast reszta jak najbardziej tu już jest ukierunkowana. Tu nie ma żadnego z tym problemu, nie? Także spokojnie, spokojnie. Tutaj pierwsze kieliski wyłapały. Uwaga, pierwsze kieliski zajarzyły, że jest jedzenie. Natomiast gdzie jest reszta? Tu gdzieś węszy. Węszą, ale jeszcze nie wiedzą. Próbują namierzyć. Czasem zdarza się, że tak węszą ze 3 minuty i wokół tabletki nie trafiają na tabletkę. Dzisiaj im to zgrabnie idzie, lepiej. Natomiast czasem jeszcze pływają wzdłuż szyby, jakby chciały się do mnie przebić i wymusić na mnie zeznania, gdzie schowałem tabletkę. Generalnie tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj lemon tetry bez problemu sobie wyjadają, nie ma żadnego problemu. Tutaj te glow lighty tak samo. Z neonki trochę gorzej. Neonki wyłapują tutaj, co im tam wpadnie, nie? Natomiast reszta radzi sobie bardzo dobrze z tymi tabletkami. Także to, jak ktoś tam mówi, że to są tabletki dla ryb dennych, to są generalnie tabletki dla ryb wszystkich u mnie. No, tak to wygląda. Także sobie jedzą, ja im wrzucę drugą jeszcze, żeby trochę rozdzielić towarzystwo. Jak widzicie? Także tu jest, kolega już zajarzył, nie? Zajarzy? O, coś, gdzieś? Coś tu było. No nie zajarzył. Wie, że coś się dzieje, ale niekoniecznie kojarzy co. Natomiast reszta ryb jak widzicie, bez problemu żadnego. I tak to u mnie wygląda, karmienie ryb, które jedzą z dna. Całe akwarium pojawia się. I głównymi tutaj są lemon tetry, które potrafią nawet podnieść tą tabletkę z dna i sobie przenieść gdzieś tam. A to, co one wyrzucą w wodę, to co one wyrzucą w wodę, to reszta ryb wtedy w okolicy tutaj zjada. Tak to mniej więcej wygląda. A kieryski czasem coś jedzą, tak. Jak już się zorientują, gdzie to jest, to udaje im się czasem coś zjeść. No tutaj sobie dają radę, jak widzicie. Tutaj sobie już zaczęły dawać radę. Lemon tetry ostro. Idą ostro cały czas do przodu, nie przystają. A ten cały czas się kręci, nie? Coś próbuje. Z tyłu kirysek to w ogóle jeszcze nie wie, że już jest jedzenie. Nie, on tam później. On dopiero wstał. On tam nie wie. Może jak się ten przebudzi, to tam przypłynie. Jak widzicie, reszta daje sobie radę bez problemu. Tak to wygląda. Lemon tetry na pierwszym. Lemon tetry jeszcze, tak jak mówiłem, potrafią zapierdzielić tą tabletkę i sobie przenieść gdzieś tą. Jak tylko dorwą, nie? Także light. O. Widzicie? Jak lemon tetra? Jak ostro bokiem zrywa? Patrz. No, bez problemu. Nie ma tam. One jedzą z każdej wysokości. Nie masz w ogóle żadnego z nimi problemu. Jakbym schował jedzenie pod akwarium, podejrzewam, że też by dały radę. Także. No tak to wygląda. Tak w ogóle wygląda całościowo akwarium. Aż się pochwalę wam. Myślę, że wyszło całkiem ładnie. Egipski styl. Taki. Faraony. O, przepraszam, puknąłem im w szybę, widzicie? Przepraszam. O, glonajad nawet się pojawił. Zaczął się pokazywać ostatnio, bo jak był taki bardzo mały na początku wystraszony, to siedział tylko z tyłu. Ale widzę, że już teraz wie, że żadna go tam nie rusza, więc też się przyłącza do zabawy. Zaraz pewnie się przyklei do tabletki, przynajmniej spróbuje. Lemon tetry mogą mu to nie pozwolić. One już przejęły tą tabletkę generalnie we władanie. I glow lighty. Tak to wygląda.
Normalnie to już, w tym momencie jeszcze sypię coś na górę, żeby trochę podciągać te ryby, żeby kiryski miały większą swobodę przy jedzeniu, bo im się schodzi trochę, po pierwsze ze znalezieniem tej tabletki, a po drugie z jedzeniem, nie? Jak widzicie, tam poznikały te kiryski, te duże gdzieś poszły, one nie wiedzą, co się dzieje jeszcze. No, tam są. Tam są. Tam nie ma jedzenia, ale one tam szukają. Tak to jest. Kiryski takie nieogarnięte mam trochę. No, ale niektóre tam dają radę, jak widzicie. Bardzo ładne są w ogóle, nie? Jedna z ładniejszych rybek, moim zdaniem, kiryski. Takie głupkowate troszkę. Przy szukaniu jedzenia, jak widać. Gdzieś tam co szuka. Tam nie ma nic. On tam szuka. Ale ten, a reszta tutaj jest opanowana. Bez problemu. O! Już przejął. Glonajat przejął tabletkę we władanie. Po raz pierwszy to widzę. Z reguły nie podchodził tak na jedzenie. Natomiast teraz przejął. Już będą zaraz te sesje różne i awantury, bo jak on będzie coraz większy, to coraz częściej będzie przejmował. Tak coś czuję. Tak to wygląda u mnie karmienie. Także mówię, z reguły jeszcze sypię coś na górę w tym momencie, żeby odciągnąć te wszystkie ryby. Teraz specjalnie tego nie zrobiłem, bo chcę wam pokazać, jak się zachowuje moje akwarium przy karmieniu dna. No tak właśnie to wygląda. Nie ma dna. U mnie w momencie karmienia dna całe akwarium jest denne. Całe. Jedynie tam neonki tam troszkę wyżej, z wyższej wysokości. Nie sięgają aż tak na dół, ale też sięgają, widzicie. Natomiast reszcie to nie przeszkadza. No to tyle. Także pamiętajcie, warto uświadamiać ryby, żeby jadły na swoich poziomach, bo czasem o tym zapominają. Warto rozmawiać. Na razie. Tylko wam pokażę, proszę, jaka jest zachłanna. Oto jest zachłanność lemon tetry. I pływa sobie z tym kawałkiem. Jego wypluwa i z nim pływa. Już zjadła. No żuje tam, żuje. Duży kawałek był. O, to już proszę bardzo. Zaraz któreś podniesie go pewnie. Poczekamy chwilę. Może uda się nagrać, jak bierze taki duży kawałek właśnie i zaczyna z nim pływać. Bo to jest zabawne dosyć. No nie, impreza się skończyła.